Siemanko, z tej strony KB95 i witam was w nowej grze na kanale, nowej serii i będzie to Lucius. Jest to gierka troszeczkę, czy może całkiem, bazowana też na filmie horrorze, albo pseudo-horrorze o tytule Omen. Dużo nie będę zdradzał, ale ogólnikowo do dyspozycji będziemy mieli dziecko, które zwie się Lucius. I będziemy rozrabiać. Natomiast w jakim stylu, w jaki sposób, zobaczycie wszystko wewnątrz gry. Orientuję się w fabule, ponieważ grałem wersję demake, czyli przerobioną na taką pikselozę z widoku 2D, jak dobrze pamiętam. To była taka uproszczona i może troszkę ugrzeczniona wersja. Ale już nie przedłużam i bierzemy się za rozgrywkę. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my sixth birthday like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Ready for bed. Hej, zaczynamy gierkę. Mamy takie pierwsze wprowadzenie do HUD-u. Pokazane moce, wskaźnik wykrycia, poziom danej umiejętności i nasz poziom mocy. Tak jak w sumie widzicie. Wszystko było podpisane. Mogę się ruszać oczywiście, biegać. Ale kucać się nie da. Szkoda. Jak już wspominałem, coś tam na samym początku robiłem, czyli dokładnie to samo co teraz. Czyli po prostu szwendałem się po lokacji i sprawdzałem, czy gra płynnie chodzi mi oraz czy chodzi płynnie na nagraniu. Dobra, lekko podbiłem nam jasność, mimo że to zrobiłem tak i tak jest ciemno z jakiegoś powodu. Mogę otwierać szafki, ale i tak nic nie widzę. No dobra. Ogólnikowy, bardzo mocny zarys gry jest taki. The longer you keep getting under my feet, the longer this will take me.
Tu nie ma odpowiedzi, okej. Please stop tracking dirt over my nice clean floors. Osiągnięcie takie. Ogólnikowo jesteśmy niedobrym dzieciakiem. I mamy to utrzymać. If I put the pieces together, this all started years back with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene? I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of it all, was the boy. Lucius, there you are, and here I am, finally, face to face. It's okay, you can trust me. You know who I am, don't you? I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. But oh, so much to do, so much ahead of you. I have some things for the birthday boy, there on the desk. Zanim przejdę do właściwej rozgrywki, czyli do tego, co mam zrobić, szybkie streszczenie tego, co było przed chwilką jeszcze w filmiku. Z tego co kojarzę, będziemy mieli też w trakcie rozgrywki jakiegoś detektywa, który będzie śledził śmierci tutejszych osób. Powiedzmy los ich, tak? I ogólnikowo on już przez upływ czasu opowiada to, co się działo wcześniej poniekąd. Mówi, że wszystko zaczęło się od wtedy, kiedy narodziło się nowe życie. Ogólnikowo. Że nie powinien się tak bardzo angażować w tą sprawę.
I w dużym skrócie, że wszystkie ścieżki, wszystko prowadziło do jednego rozwiązania, którego nie biorę pod uwagę, i było to te dziecko, Lucius. Więc... Więc wracamy teraz już normalnie do gierki. You'll need this notebook. It will help you on your journey. Excellent. And look, dobra. A flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how they work. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. And believe me, you wouldn't want that to happen. Go now, get the padlock, before the adults wake up. Oj, mamy zlecone zadanie, zleconą misję. A więc tak jak widzieliście, muszę się udać do... No pewnie w pobliżu tej chłodni. Ogólnikowo, tak jak widzieliście, mam możliwość odwracania krzyży właśnie po to, żeby na mnie nie wpływały. A, tędy mam wejść. I bierzemy naszą kłódkę, chowamy ją. I mamy telekinezę. Okej, czyli tutaj się skończyła nasza noc. Detective MacGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best. Dobra, mamy Mary. I wiemy tylko to, że wzięliśmy sobie tą kłódkę. Mamy też Gina, kolegę. Czasem odwiedza ojca w interesach, nie cierpię jak pali w jadalni, boli mi od tego głowa. Czyli następnym naszym celem będzie Jean. Jakieś obowiązki będziemy mieć. A w tą stronę jest. No i dobra. Tak
Takim krótkim wstępem zaczniemy właśnie tą przygodę naszą, czyli tym pierwszym zabójstwem dokonanym przez naszą postać. Także tym krótkim odcineczkiem zakończymy sobie Luciusa w tymże miejscu. Natomiast wkrótce widzimy się już ponownie w takim dłuższym, pełniejszym odcinku, gdzie rzeczywiście będziemy mieli coś do zrobienia, będziemy mogli pozwiedzać to mieszkanie, czy ten dom, a nawet bardziej bym powiedział willę tak naprawdę, bo będzie to dość spora lokacja i spory teren. Także tym razem szybciutko, króciutko, ale na temat. Dziękuję wam więc za oglądanie, miłego dzionka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej.